Wybija szczęsny. Przyjmuje pazdan. Podaje do Błaszczykowskiego. Ronaldo zmierza ku Błaszczykowskiemu. Ale zaraz, co tu się dzieje? On wcale na niego nie biegnie. On ucieka! Ale przed kim? Chyba przed pazdanem. Okej, okay, ale skupmy się na meczu. Dajże Błaszczykowski zajebiście krauluje przeciwników. Chyba będzie podało do Lewandowskiego. Tak, podaje do Lewandowskiego. Lewandowski w pole karne i gol, yeah! Gol, gol, yeah! Polska! Tu, tu, tu. Polska! Tu, tu, tu. Ale nie ma bramki, co? Nie ma bramki. Arbiter pokazuje spalonego. Za szybko się cieszy. No, no gdzie spalony ty kuziwa z tą chorągiewką? No, no, no gdzie on widział spalonego? No gdzie on widział spalonego? No, ty pedał jerychoński z siebie jedz. Nie, w ogóle przełączam ten mecz, nie chce mi się już oglądać kuziwa. Całe emocje ze mnie zeszły. Dobra, zobaczmy co jest dalej. Co tutaj jest? Witam. Tu wróżka geodetta pierdodetta. I zadaję ci jedno pytanie. Czy chciałbyś poznać swoje oblicze bytu? Nie, nie, dziękuję. Ja już poznałem swoje oblicze bytu, a dokładnie zrobiła to mi pielęgniarka w tej klinice, robiąc mi lewatywę. Ale nie chciała robić to gruszką, tylko nożem, więc wziąłem piłę i ją pociąłem. Tak jak mówię, najpierw kończyny, potem głowa. No, tylko był problem z genitaliami, bo już tam ich nie było. Ktoś mnie musiał uprzedzić. Ale okej, dobra, zobaczmy co jeszcze jest w tym telewizorze. Do szpitala trafia młody mężczyzna z sprzętem w odbycie. Co? Ja pierdzielę, co to znowu kuźwa jest. Ja pierdzielę, zostawiłem dosłownie jego na chwilę, a on już jakiś numer zrobi. Co on sobie myśli? Czemu? Czy ja muszę być jak ojciec dla niego? No wiem, że głupio zrobiłem, no, ale chciałem udowodnić, że potrafię znieść każdy ból, a w szczególności chciałem udowodnić swojej dziewczynie, że potrafię znieść więcej. Ja pie... Chodź, może zobaczymy sobie kreskówki jakieś, może będzie fajnie. Tam będzie jakiś humorek na pewno i jakieś może przesłanie. A to co to? Z dnia drugiego... listopada ten i 11 kanałów z tego pakietu zostało wyłączone. No pięknie, kuźwa. Wyłącznie wszystkie kanały, kuźwa. Czyli został mi już tylko ten VHS. Ale ja nie mam żadnej płytki. Co by tu zrobić? Znaczy nie płytki, tylko kasety. No trudno, to muszę ją poszukać, bo przecież ja nie wytrzymam z tą telewizją. Dobra, lecimy. I witam was bardzo serdecznie z tej strony Heroes699 i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z gry Silent Hill. I takim tutaj niefortunnym oglądaniem telewizji możemy kontynuować nasze dalsze przygody w tym alternatywnym szpitalu. A co my mamy dzisiaj do zrobienia? No na pewno sprawdzimy sobie drugie pięterko, chociaż wiem, że sprawdzimy je pewnie w połowie. I wejdziemy sobie do pierwszego tutaj piętra, gdzie być możliwe poznamy nowego przeciwnika. I tak jak mówiłem, właśnie pójdziemy po schodach, żeby nie zaspoilerować sobie nowego przeciwnika. Wiem, to może głupio brzmi, ale jednak jest to trochę prawdziwe. I teraz mam nadzieję, że nie będą mi się myliły ustawienia z inną grą. Więc dobra, lecimy. Okej, okay, dobra, schodami było tutaj. Nie wiem ile dokładnie uda nam się spenetrować szpitala, ale im więcej tym lepiej. Okej, okay, dobra, to była pozycja bojowa, jak dobrze pamiętam. Dobra, lecimy. Masz, a masz. Tak, zauważyłem, że fajnie ten młot pneumatyczny jeszcze oddala przeciwników, więc jest naprawdę jeszcze ekstra. Więc okej.
Co my tu mamy? I przy okazji wyłączymy sobie piłę. No, tu nie mamy nic takiego napisanego, ale tu mamy wymienionych kilku tutaj, jakby można powiedzieć, no, pracowników szpitala. O, właśnie. Dobra, chodźmy sobie do kibli. Tu nie wejdziemy. Na razie to jest bezużyteczne, ale kiedyś nam się ta informacja o tej liście przyda. Kolejna. Co to za służba zdrowia, że wszystkie pielęgniarki są garbate. Chyba jeszcze coś to jeszcze żyje w tych kręgosłupach. Ja pieprz. O ty! Kurde, bo nie mogłem ją zobaczyć z tej perspektywy. Zobaczcie, co jest? Mapa. Zobaczcie, że dzięki temu będziemy mogli trochę przyoszczędzić. Amunicji może nie, ale dzięki temu zaoszczędzimy trochę życia, bo aż tak mocno nas nie ranią. Chociaż teraz to z mapy, wiem, pomyliłem się. Jeszcze raz. Hej, hej, jeszcze raz. O, dobra, to może Heldring. No. No i teraz pięknie padnie, będzie mi głupio wibrował. I będzie super. Co? To coś jest? Nic tu nie ma. Dobra, sprawdźmy już sobie tutaj. Na początku się bałem, że może za mną jeszcze jest pielęgniarka. A nie, moment, tu nie ma pielęgniarki. Mogę wyłączyć? Chyba, że tak. Aha. Tu nie ma pielęgniarki. Tylko mamy innego przeciwnika. Mamy takie macki, które chłeptają jakąś krew. I tak, żeby się tego pozbyć, musimy teraz wziąć naszą krew, znaczy paczkę z krwią, którą udało nam się znaleźć, i wymaziać tą krwią troszeczkę na boczek. No i te maciusie wtedy sobie chłechtają świeżusią krew, a my tutaj tak boczkiem kraulujemy i zbieramy. Co my tu mamy? Hatter. To wygląda jak ten. No. Krasnale? Nie. No te co szczęście przynoszą, te od czterolistnych koniczynek. Czyli już nie zbieramy zwierząt. No właśnie. Okej, dobra. Lecimy dalej. Tu jeszcze nic nie było i już chyba byliśmy wszędzie. Prawda? Czy jeszcze te drzwi? Jeszcze te drzwi. No, też wejdziemy. Dobra, czy tutaj wejdziemy? Chyba tak. Tu wchodzimy, tu mamy sobie jakąś notkę. I po sprawdzeniu tej notki wychodzi na to, że to jest chyba jakiś po prostu wiersz napisany. Taki, taki wiecie, że w ogrodach rosną piękne kwiaty, koniczyna, szczęście. No takie bzdety, nie? I to jest teoretycznie jakaś podpowiedź do tych drzwi. Żeby otworzyć te drzwi, potrzebujemy właśnie cztery te takie klocuszki, które właśnie mamy, ale brakuje nam jednego. Jeden znajduje się jeszcze na pierwszym piętrze, więc teoretycznie tu nic jeszcze nie zrobimy. A tu tu będzie jeszcze zamknięte, no właśnie. No to byłoby głupie, gdybyśmy mogli tędy przejść, a tamtymi drzwiami nie moglibyśmy. Więc idziemy od razu na pierwsze piętro. I pewnie tam spotkamy już nowego wroga. O,
What the fuck? Co tu jest? Mapa znowu mi się sama włączyła. Otóż mamy doktorków. Co jest, doktorku? No właśnie, co jest, doktorku? Tędy wejdę? Nie, ale chociaż wyłączę piłę. Znaczy, młot pneumatyczny. Właśnie, czemu teraz się poruszam młotem pneumatycznym? Po pierwsze, jakoś łatwiej mi się gra. Po drugie, odpycha przeciwników. Po trzecie, mi się nie buguje. Dobra, no tak. Oj, mylą mi się ustawienia jednej takiej gry, którą też z pewnej przyszłości będę nagrywał. Też horrorek, ale inna część i w ogóle inny gatunek. Co my tu mamy? Jezu. Okej. Dobra. Chodźmy może na tą recepcję. What the? Trzeba się podrapać po nosie, chociaż przez chwilę. A tu trzeba być gotowy na wszystko, Heros. Nie ma tak, że się można podrapać, nie? No. Nic specjalnego, powiadasz. Wszystko to takie zakrwawione. Dobra, chodźmy na recepcję. Zamknięte. Ktoś był. Było słychać jakieś kroki. Halo, jest tam kto? Kurde, no. Dobra, lecimy dalej. Wszędzie na razie możemy wejść, więc jest spoko. No co tutaj jest? Nic. Pusty pokój. What the? Znowu coś się tłucze, no znowu coś się tłucze. Ale to tak tłukło, ale to normalnie tak tłukło. Ech. I tak. Dobra, na razie gdzieś słychać kogoś, ale jest spokój. Tu jesteś. Dottore. No chodź, Dottore. Kolejne drzwi. Na razie jest fajnie. Chyba wtedy nie, pierwotnie nie mogliśmy wchodzić w te drzwi. Silent Hill. O! Znaczy w tym w normalnym szpitalu. Ale jest koste... O nie, amunicja. Tu nie ma tej kosteczki. To gdzieś indziej jest ta kosteczka. Okej, okay, dobra. Tu na razie nic nie ma. Jest amunicja. Ile ja mam amunicji? Co ja tak słabo z życiem jestem? What the fuck? Dobrze, ja to zauważyłem, kuźwa. 172, no dobra, jeszcze możemy chyba zbierać. Handling? Okej, dobra. Czyli było ledwo, ledwo. W sumie to chyba mnie dwa razy podziabali, nie? Chyba. Dobra, lecimy dalej. Dobra, jest spokój. Jak to wygląda na mapce? Muszę sobie przeanalizować. Okej, okay, czyli mamy tutaj jeszcze te trzy pokoiki. A jakie trzy? No tak, trzy pokoiki. Bo tamto, to czwarte, to będzie... nie, to jeszcze spokój, co ja pieprzę. Nie, dobrze, cztery, a tam jeszcze jest piwnica. Więc tutaj tak wygląda sytuacja. Więc wchodzimy. A, tu nie wejdziemy, to już mamy ograniczone. Ale tu możemy wejść. Tu powinien być doktorek. I on sobie tak tutaj se stoi, nie? I pamiętam właśnie, jak jeszcze ojciec grał, to kiedyś, jeszcze w tych czasach, co się grało w tą grę, nie było jeszcze tak
wszyscy nie mieli internetu w domach, to było kiedyś coś takiego, że ktoś wydrukował rozpiskę, jak należy grać. I akurat pamiętam właśnie tą scenę, kiedy właśnie tam tata czytał i mówił, że wejdź teraz do kuchni, tam będzie doktor na ciebie czekał. No i ładnie sobie tutaj czeka, więc widać, że wtedy też było ok. No teraz na dzisiejsze czasy można powiedzieć, że byśmy obejrzeli Solucję albo jakiegoś innego youtubera, takiego jak ja, który właśnie robi sobie takie zagranie. I teraz jak sobie tego trochę podziabiam. No. Z pewnością chyba twój tata nie miał jeszcze tutaj młota pneumatycznego. No to wiadomo. Za pierwszym razem nikt tu nie ma młota pneumatycznego. Ale ja teraz jestem skubany i mam. Okej. Okay. Czy teraz jest tutaj coś w lodówce? Nie, nadal jest puste. Kurde, żadne żarełko. Żadne żarełko, no. A jak dadzą, to jakieś pomyje. Tu cisza, jest cisza. Dobra, to jeszcze tutaj wchodzimy. I tu już na pewno powinno być kosteczka. No właśnie, jest kosteczka. Jezus! Znowu coś tłukło, no znowu coś tłukło. Ale tu mamy save'a. Ale jeszcze mamy czas. No poza tym nie jest aż tak źle. Queen. Czyli mamy królową. Okej, dobra. Czyli powiadacie, że tam znowu coś tłukło. To pewnie będzie wróg. He! Skąd ja to mogłem wiedzieć? Dobrze, że Kaufman nie był taki. Okej, dobra. Chodźmy na te automaty. Automaty. Bo tu już będzie holding i proszę bardzo, raz, dwa, trzy i dupa. Czyli mam tylko po trzy holdingi, więc tutaj naprawdę można było się leciutko wzbogacić. Tutaj nie wejdziemy, więc teraz będziemy musieli zejść do piwnicy. Znowu tam karakany są. Może nie ma? Właśnie, bo to już jest teraz alternatywny. Pewnie znowu jakieś straszki tam będą. Ale jeszcze jedną rzecz. Jak gracie pierwszy raz Silent Hilla, to do piwnicy musicie zejść. Dlaczego? Bo jest tam taka fajna broń, która wam pomoże. Jedną mamy, a tam chyba jeszcze druga powinna być. No. Nie wierzę, że tylko jedna pielęgniarka by tu była. Okej, dobra. Sprawdzamy sobie po kolei. O, tu możemy teraz wejść. Łooo! Nie. Tak się nie bawimy. Ła! No nie! Wszystko mi się naciska. Nie to. Jak życie stoję. Jeszcze żyję. Okej. Zabiłem ją, nie wiem, jak z buta. Heldring wyłączył mi aparaturę. Dobra. Bierzmy wszystko, co tutaj jest i spieprzajmy. Ampułka! I zwłoki tu są, czyli jesteśmy w jakiejś kostnicy. Jak wygląda moje życie? Nie jest źle. Medykamenty, jesteśmy bogaci, kuźwa. Można jakoś przetrwać ten hard. Tu jest wyjście. Tutaj. Tu jest zamknięte. Ale można będzie wejść. Tu
tutaj, boiler. Też do boiler nie wejdziemy, ale tu chyba wejdziemy, nie? Okej, to jest generator. I przy generatorze mamy młota. Znaczy, można powiedzieć, taki młot i kilof. Hammer, yeah. Weźmiemy sobie go na chwileczkę tylko, bo ja, mając przy młota pneumatycznego siekierę, to już teoretycznie nie będę z niego korzystał. Oczywiście nie możemy poruszać, ale możemy właśnie w ten sposób napieprzeć, jak naszą pipeczką kochaną, i właśnie pokonywać przeciwników. Młot jest o wiele lepszy, że jest większy i można nieźle na dystans właśnie takie pielęgniareczki i przeciwników brać. Więc jest naprawdę bardzo przydatny, jeżeli gramy po raz pierwszy. A kiedy gramy tak jak ja, to już jest bezużyteczny w sobie. Okej, dobra. Teraz i tak musimy... pójść... No, drugie piętro się tam nie dostaniemy. Pierwsze piętro... Polecimy może na trzecie. Bo chyba z tego, jak dobrze pamiętam, tam schody są chyba szybciej. Chyba, że źle myślę, ale chyba... Dobrze myślę. Jest. Muzyczka tak przestała i się wystraszyłem, że coś uruchomiłem, jakiś skrypt. Dobra. Wracamy do pokoju? Chyba nie. Idzie całkiem cacy, nie? Spiły? Nie. Teraz sobie rozwiążemy zagadkę. Oczywiście od razu mówię, że nie patrzyłem, jak ją rozwiązać, ponieważ ja coś pamiętam jeszcze w tej mojej karcie memorium, jak grałem, jak mniej więcej to rozwiązać. Być możliwe, że próby będę miał chyba dwie, ale zobaczymy. Dobra, to może zaczniemy, żeby sobie utrudnić, od tej kostki, którą zdobyliśmy. A czemu utrudnić? Bo ja pamiętam, gdzie wsadzić królową i tego zielonego przyjaciela. Więc zaryzykuję na razie tutaj. Okej, trzeba niestety po kolei sobie tak każdą wybierać. Okej. Na początku, kiedyś jak rozwiązywałem, myślałem, że trzeba patrzeć po kolorach, które są właśnie tak po bokach, żeby, wiecie, dany kolor jak się wymiesza, to taki uzyskamy, nie? Od razu mówię, że z łączenia kolorów to ja jestem zawsze noga. Jakoś nie potrafię dokładnie rozróżnić, jaki kolor powstanie złączony z którymś. Jedynie co zapamiętałem, że biały zawsze, jak się z czymś połączy, to zawsze wychodzi ten sam. Tylko czerwony wychodzi bardziej różowy. Więc to jest chyba jedyne połączenie, które zapamiętałem. Jak widać, nie udało się. Tak więc dwie kostki są na pewno źle. Na pewno jest ta źle i jest źle żółta. Czyli żółta na dół, niebieska na górę. Okej. Tak akurat pamiętałem. A, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, o co chodziło w tej gazecie. Tę, którą ja wybrałem, kurde, bo nie pamiętam. W gazecie było napisane właśnie o tym, że policja nie złapała tej jakiejś grupy, która handluje narkotykami. I prezydent właśnie chce jakoś walczyć z tymi dealerami. I jakimś nieoczekiwany skutek, główny policjant, który się zajmował sprawą właśnie właśnie tych narkotyków, umarł. No i to, czyli to, co teoretycznie czytaliśmy na komisariacie. Tylko że tam bardziej podane do publicznie, a tam mieliśmy tylko w rozpisce, wiecie, dla ludu. O. Jeszcze jest jedna pielęgniarka, która się dziwnie odzywa, jakby była raniona.
Tylko nie wiem przez co. No bo jest jakaś poraniona chęć. Może. Fuck it. No, mogę trzymać ją cały czas, tylko tak sobie zasuwa, okej. Okay. Dobra. Chyba będę musiał wziąć hard drinka. Aha. Mamy ich sporo, więc mnie to nie boli. Więc okej, najpierw sobie odblokujmy. Unlock, okej. Zobaczmy, co tu się święci. Za blisko, ale... Ładnie. Tu jeszcze możemy przejść. Tu jest chyba jeszcze jedna. Właśnie, doktorki są tylko na pierwszym tym. A już reszta są same pielęgniarki. I muzyka zaczęła znowu napieprzać. Ale zajebista kamera. Final pielęgniarka. Nie, to nie jest final pielęgniarka. No i znowu na pieprza. A tu jest jakiś klucz. Basement. Aha, czyli możemy sobie już zejść do piwnicy. To było ryzykowne, rozwiesz? No wiem. Ale o czym ty mówisz? Nie, bo spojrzałem na stopę. Kiedy wychodziłem z... Kiedy wychodziłem z tego pokoju. No chodź. Chodź. Mapa, jak to wygląda? Okej, na wprost. Gdzieś jest pielęgniarka. Tu się schowałaś. Okej. Znowu na pieprza. Dobra, ale bierzemy sobie tę buteleczkę. Jakiś denaturat, jakiś alkohol. Tylko nie pij przypadkiem, Helos. Nie, no gdzie? To nam posłuży do czegoś innego. O, ciekawe do czego? No do eksperymentów. Okej, dobra. Tu jeszcze mogę wejść. Jest cisza. Ja nie podobają mi się te krzesła. Jest apteczka! Wow. No właśnie, dlaczego tu nie ma apteczek? Aż tak dużo. No to teraz masz. Dobra, mapa jeszcze raz. Czas mówi, żebyśmy kończyli, więc odblokujemy sobie te drzwi. Pojedziemy sobie na trzecie pięterko. A nie na pierwsze? Tam też jest safe. No jest, ale tam jest chyba fajniej, nie? No jak to przy te pielęgniarki? No, pielęgniarki pielęgniarkami, ale... Ale ogólnie to tam jest fajna leżanka wygodna, nie? No ale nie znalazłeś żadnej płyty VHS. O kurde. I znowu będę musiał patrzeć na tą telewizję. Ach. No dobra, no trudno, może coś będzie. Jakoś to przebolejemy. Dlaczego ja nie mogę iść? O! Żeś mnie przestraszył, Harry. Dobra, szybko do pokoiku. Do pokoju, tak, do pokoju. Który to był pokój? Chyba ten, nie? Okej. A więc, kończymy. A więc, co nam się udało dzisiaj osiągnąć? No, udało nam się teoretycznie spenetrować cały szpital, oprócz tej recepcji, tego pokoju socjalnego i piwnicy. Więc w następnym odcinku spenetrujemy całą piwnicę. Choć nie za bardzo nie chce mi się tam iść, ale niestety musimy. Spenetrujemy całą piwnicę i potem postaramy się jeszcze może coś odkryć. Może znajdziemy płytę VHS.
i może coś zrobimy dalej z fabułą, może dalej będziemy to jakoś perkować i może dalej znajdziemy może Cheryl, wypadałoby, bo w końcu to jest cel. Więc tak tu teraz będzie wyglądała sytuacja. A więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Subskrypcję już dawno zostawiliście. I jako tako będziecie śledzić mój kanał. I pamiętajcie, że wszystkie dzwoneczki biją w kościele i tutaj... wszędzie. Tutaj są wszędzie dzwoneczki, więc trzeba uważać. A ja jakoś postaram się przetrwać na tej telewizji. I może jakoś prześpię się na tej leżance, więc do miłego zobaczenia i do następnego odcinka. Cześć, pa!